prasowej zorganizowanej przez Klub Poselski Ruchu Palikota dotyczącej Parady Równości, która odbędzie się w najbliższą sobotę 2 czerwca o godzinie 15. W naszej konferencji prasowej bierze udział jej perfekcyjność, rzecznik prasowy Parady Równości. I może zanim skomentuję, dlaczego Ruch Palikota angażuje się w Paradę Równości, oddam głos jej perfekcyjności. Proszę. Dziękuję. Dziękuję witam też Państwa serdecznie. Cieszę się, że mogę być tu dzisiaj z Państwem i powiedzieć krótko na temat Parady Równości. Parada wystartuje rzeczywiście 2 czerwca o godzinie 15, tutaj nieopodal, bo spod budynku sejmowego, tradycyjnie już właściwie. Troszeczkę inna jest w tym roku trasa parady. Mamy zamiar przejść, no nie będę wszystkich ulic po kolei, ale generalnie dojść do placu Trzech Krzyży, tam skręcić w dół, zejść w ulicę Książęcą, potem ulicą Kruczkowskiego, potem tamtą na górę wejść i przejść potem przez krakowskie przedmieścia aż do placu Zamkowego, gdzie skręcimy w Senatorską i kończymy na placu Teatralnym. To będzie finał Parady Równości, koniec Parady Równości. Hasło tegorocznego przemarszu to po prostu równość, bo o to nam właściwie chodzi, o równość, najzwyczajniej w świecie. Nie o jakieś przywileje, często niektórzy twierdzą, że właśnie o to, żebyśmy byli traktowani wszyscy równo. Wśród postulatów tegorocznej Parady Równości, właściwie te postulaty się nie zmieniają zasadniczo od wielu lat, ponieważ nie są realizowane cały czas. To są postulaty m.in. uznania prawnego związków niebędących małżeństwami, czy ułatwienia procedur prawnych i medycznych, jeżeli chodzi o operacje i zabiegi dotyczące potwierdzenia płci u osób transseksualnych. Ale walczymy także o to, żeby otwierać przestrzeń miejską, walczymy także o to, żeby zwracać uwagę na rzetelną edukację dzieci i młodzieży, walczymy o to, żeby Polska po prostu stała się przyjaznym państwem, w którym wszyscy jesteśmy traktowani i traktowane równo. Ruch Palikota jest w tym roku także obecny na Paradzie Równości, tak samo jak inne ugrupowania będą z nami maszerować. Właściwie, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo na paradzie, to co zwykle będzie pewno barwnie, będzie pewno bezpiecznie, mamy taką nadzieję przynajmniej. Dziś jeszcze spotykamy się z przedstawicielami miasta, żeby ustalić ostatnie szczegóły. A z takich najnowszych informacji dotyczących Parady Równości, to może warto powiedzieć, że dzisiaj swoją chęć wsparcia parady potwierdził ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, który będzie nas w ten sposób wspierać. Na pewno będzie z nami też ambasador Wielkiej Brytanii, który już zapowiedział, że nie tylko formalnie nas wesprze, ale na pewno będzie maszerować razem z nami, więc zapowiada się, że będzie to duże wydarzenie. Będą także politycy, polityczki Sejmu, Senatu, ale także przedstawiciele władzy lokalnej. Na pewno będzie z nami też poseł Robert Biedroń. Jak zwykle. Jak zwykle, zgadza się. Na pewno będzie z nami też posłanka Anna Grodzka, ale to nie tylko, bo w komitecie honorowym, który wspiera Paradę Równości, jest kilkadziesiąt już właściwie osób, które chcą razem z nami być, które chcą razem z nami maszerować, żeby wymienić tylko posła Wenderlicha, żeby wymienić tylko, nie wiem, posła Kalisza, Marię Szyszkowską, wiele, wiele różnych osób, które chcą iść z nami. Dziękuję bardzo. To zaproszenie na już którą? 11. Paradę Równości po raz 11 od 2001 roku. Jak już wspomniałem, Ruch Palikota w sposób naturalny angażuje się w Paradę Równości. Państwo wiecie, że ja osobiście też wielokrotnie organizowałem Paradę Równości, ale my oczywiście oprócz tego, że popieramy samą ideę, koncepcję Parady Równości, to popieramy także wszystkie działania związane z równouprawnieniem osób LGBT w naszym społeczeństwie. I tutaj szereg naszych inicjatyw zostało już zaprezentowanych, między innymi projekt ustawy o związkach partnerskich, projekt ustawy o penalizacji przestępstw motywowanych nienawiścią, także ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Zaangażowaliśmy się także w pracę nad ustawą dotyczącą osób transpłciowych i ten projekt także został złożony przez posłankę Annę Grodzką. Angażujemy się także we wszystkie działania związane z zmianą podręczników szkolnych, które są często zawierają treści homofobiczne czy transfobiczne. Angażujemy się także w zmianę ustawy równościowej. Tutaj współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ uważamy, że przyjęta przez ostatnią kadencję Sejmu ustawa równościowa jest po prostu nierównościowa, traktuje obywateli nierówno. Ale chciałem Państwu też zwrócić uwagę na wczorajszą decyzję
takiego mechanizmu uniwersalnego przeglądu okresowego. To jest grupa robocza Rady Praw Człowieka ONZ. To ważna informacja i myślę, że bardzo medialna. Wczoraj ta Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła szereg rekomendacji dla Polski. Polska sprawozdaje się właśnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych z przestrzegania praw człowieka w naszym kraju i wśród tych rekomendacji znalazły się m.in. rekomendacje dotyczące przypadków rasizmu, przestępstw motywowanych nienawiścią i dyskryminacją w stosunku do obcokrajowców, w szczególności muzułmanów, Romów i osób pochodzących z Afryki. Rada także zwraca uwagę na zwiększoną ilość przypadków antysemityzmu i dyskryminacji wobec osób należących do mniejszości etnicznych, czyli problem związany m.in. z filmem BBC. I to jest kolejne potwierdzenie tego, że Polska jednak ma problem, że Rada Praw Człowieka ONZ zwróciła wczoraj na to uwagę, że jednak ten problem istnieje. Inną kwestią, która została poruszona wśród rekomendacji przedstawionych przez Radę Praw Człowieka ONZ, jest coraz częstsze przypadki dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. I Rada wzywa Polskę do przyjęcia kodeksu karnego, który będzie penalizował tego typu przypadki. Tutaj znów Ruch Palikota wyszedł z taką inicjatywą. W piątek głosowaliśmy nad tym, projekt jest w Sejmie. To jest nowość, ale bardzo ważna kwestia. Rada wzywa Polskę także do przyjęcia jakiejś formy ustawy o związkach partnerskich. Ta rekomendacja, w przeciwieństwie do innych rekomendacji, które wobec Polski są stawiane już od dłuższego czasu, ta rekomendacja jest nową rekomendacją, ale równie ważną i mam nadzieję, że to będzie sygnał także dla polskich polityków na dwa dni przed Paradą Równości, że ustawa o związkach partnerskich jest ważna, zwraca na nią uwagę Rada Praw Człowieka ONZ-u, kolejna instytucja, która apeluje do Polski, żeby te standardy praw człowieka były w końcu równe i żeby nie było obywateli, którzy są lepszymi obywatelami i obywateli, którzy są obywatelami drugiej kategorii. Więc z tym przesłaniem 2 czerwca spotykamy się o godzinie 15 na Paradzie Równości. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Czy macie Państwo pytania? Nie widzę. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.